Pierwsza w Bełchatowie aukcja stacjonarna okazała się strzałem w dziesiątkę. W Muzeum Regionalnym zlicytowano blisko 100 przedmiotów, a całkowity dochód został przekazany Społecznemu Komitetowi Budowy Posągu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bełchatowie. W 2018 roku, w stulecie odzyskania niepodległości, odsłonimy w naszym mieście posąg Marszałka Józefa Piłsudskiego. Aukcja przedmiotów, która odbyła się w Muzeum Regionalnym, to jedna z akcji, z której dochód na ten właśnie cel zostanie przeznaczony. Dużym zainteresowaniem wśród kupujących cieszył się szal specjalnie na tę okazję zrobiony przez prezydent Bełchatowa Mariolę Czechowską. Poza tym uczestnicy aukcji mogli nabyć chociażby XVII-wieczne monety, przedwojenne banknoty, starodruki, dzieła sztuki i militaria, a wśród nich fotografie 84. Pułku Strzelców Poleskich czy bagnet do karabinu Lebel. Licytację poprowadził dyrektor Muzeum Regionalnego Marek Tokarek, który nie krył zadowolenia z jej przebiegu. Jestem bardzo zachęcony tym udziałem bełchatowian, tą szczodrością i tym, że tak naprawdę Państwo poważnie podeszliście do wersji, która miała być taka troszeczkę zabawowa na początku, ale zrobiło się bardzo przyjemnie, bardzo poważnie i myślę, że następne akcje stacjonarne, także może na ten cel, a może także i na inny, będzie Muzeum Regionalne Bełchatowie organizować. Podczas aukcji zlicytowano 96 przedmiotów podarowanych przez mieszkańców, a dochód w wysokości 2000 zł zasilił konto Społecznego Komitetu Budowy Posągu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bełchatowie. Warto przypomnieć, że każdy chętny może na ten cel wpłacać darowiznę. Wszystkie informacje są na stronie www.piłsudskibełchatów.pl.